punktu. Punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zadań priorytetowych na rok 2013. Szanowni Państwo, mieliśmy w naszej rezerwie kwotę, jeżeli się nie pomyliłem, 32 tysięcy, którą zostawiliśmy po to, żeby między innymi mieć pewnego rodzaju możliwość pomocy albo realizacji rzeczy, które wyszły wcześniej niż nasza podstawowa lista zadań priorytetowych. I tutaj po konsultacjach z częścią szkół, tak jak powiedziałem, bo nie dzwoniłem do wszystkich, ale wydaje mi się, że tutaj jest kwestia tak naprawdę pomocy i nikt tej pomocy nie będzie chciał odrzucić, bo to było nienormalne, prawda? Kiedy Rada Dzielnicy podejmuje, ja bym powiedział inaczej, wracamy to, co było zabrane z tamtego roku, bo w tamtym roku były pieniądze, które były przeznaczone właśnie między innymi na spartakiady i ewentualnie na zakupy, ale z opcji tego, że musieliśmy ograniczyć środki, po prostu te rzeczy wyleciały. Wydaje mi się, że teraz sytuacja się odrobinę ustabilizowała, możemy wrócić do pomocy szkołom i nie chciałem robić tego w taki sposób, żeby dofinansować jedną szkołę, ale chciałbym, żeby te szkoły miały pewnego rodzaju pomoc podobną, bo w niektórych sytuacjach może nie jednakowo. Również pomyślałem wtedy, pomyśleliśmy na zarządzie, że szkoły to jedno i jeszcze przedszkola. Tam też możemy coś dobrego zrobić, jeżeli mamy tylko możliwość. Zakup zabawek dla dzieci też jest potrzebne. Wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej trafiamy w potrzeby przedszkola. Co jeszcze Państwo tutaj chcecie usłyszeć ode mnie jako wyjaśnienie? Jeszcze przepraszam, 101, bo to jest duża rzecz. Szanowni Państwo, jest remont pomieszczeń na potrzeby szkoły. Po konsultacjach tutaj z Panią Dyrektor Wydziału Edukacji jest opcja taka, gdzie Pan Prezydent chce wspomóc tutaj przenoszenie siedziby ze osiedla szkolnego, przepraszam, sportowego do szkoły 101 w Harcerzy, którzy tutaj będą mieli tańsze utrzymanie w szkole, a przy okazji część szkoły będzie mogła być wyremontowana. Prezydent zaproponował tutaj własny wkład, prosił o wkład dzielnicy i wydaje mi się tutaj wkład dzielnicy 10 tysięcy, a pozyskamy 50. Uważam, że jest to pewnego rodzaju dodatkowymi środkami na odremontowanie, bo to są pomieszczenia po byłych mieszkaniach w szkole i te mieszkania będą już zaadoptowane do celów dydaktycznych, będzie można z tego korzystać później. Co prawda Harcerze, tak jak mówię, docelowo przeniosą się na ulicę Kaczeńcową, jak powstanie. Czyli te pomieszczenia zostaną do dyspozycji szkole, wyremontowane, połączone ze szkołą. Moim zdaniem jest to pozyskanie dodatkowych środków z zewnątrz. Oczywiście musimy wkład własny jakiś włożyć. 10 tysięcy. Ze sportowego, tam na tym ogródku jordańskim, co mieli. Oni tam mieli, że tak powiem, umowę, która teraz jest do... kończy się ta umowa i w tym momencie oni tam bardzo dużo płacili za ciepło. Tutaj te pomieszczenia w tej części... Sportowe ile? Ja nie wiem. No, można się dopytać. Ja myślę, że nie byłem, nie. W każdym razie, tak jak powiedziałem, mieszkania puste, stały, były ogrzewane. Czyli moim zdaniem ta powierzchnia będzie po prostu wykorzystana. Do tej pory szkoła nie mogła tego podcinać, bo to jest jedna instalacja. Będzie to lepiej, za przeproszeniem, wydatkowane. Jeszcze oni będą płacić jakiś tam symboliczny czynsz szkole, czyli szkoła do tego jeszcze będzie miała jakieś tam drobne pieniądze. Czyli co jeszcze? Tutaj szkoła 104. Szkoła 104 i tutaj szkoła 104. Mamy tutaj 2000. Dlaczego 2000, a nie 1000? Dlatego, że zgłosili się tutaj również harcerze tylko ze szczepu Unia, którzy by chcieli zrobić na naszym zalewem taki piknik harcerski. Ja od jakiegoś czasu jestem zwolennikiem, aby ten zalew był ożywiany różnymi imprezami, które tam się powinny odbywać. Zaprosiłem nawet do współpracy pana przewodniczącego dzielnicy 18, ale mam wrażenie, że tak z dnia na dzień ta współpraca tak od razu nie zaowocuje.
ale będę się starał, żeby tutaj do tego tematu jeszcze zaprosić strażaków, którzy wydaje mi się drugiego, bo to jest impreza, która ma powstać 2 czerwca, czyli wbija się w tak zwany Dzień Dziecka. Chciałbym, żeby tam w ogóle niedużym nakładem jakimś finansowym po prostu coś się działo, prawda? Bo te tereny muszą żyć. One nie tylko służą do spacerów, ale są doskonałym miejscem. Właśnie między innymi tak jak tutaj harcerze chcą zrobić tam taki obóz harcerski. To jest element ożywiający to miejsce i jak najbardziej tutaj jakąś część pieniędzy z naszego budżetu możemy zakupić na jakieś sprawy organizacyjne, żeby ten obóz tam powstał. Tutaj, no to ja już skończyłem. Bo ja tutaj, szanowni państwo... Przepraszam, tutaj Tomek, że później pani Radość. Ja tutaj w tym temacie, w związku z tym, że będziemy skoro organizatorami tej imprezy, wnioskuję, składam poprawkę, aby powiększyć tą kwotę o 500 zł na materiały, które pomogą nam zaistnieć w tym miejscu. Materiały promocyjne, które mieliśmy sprzed lat, one się zużyły, są w większości zniszczone, takie jak banery czy inne elementy, jakby no, z których można się zidentyfikować w przestrzeni publicznej. I właśnie, żeby powiększyć o to, żeby na tą okoliczność również taką identyfikację dzielnicy wykonać, która będzie oczywiście służyła nam na innych. To jest szkoła 104. Tak, tak. Znaczy, realizatorem tego zadania będzie szkoła 104, dlatego że tam mają bazę ci harcerzy. I dlatego przez to, że mają harcerze bazę w szkole, szkoła może w jakiś sposób te pieniądze rozliczyć, dlatego że de facto jest to jednostka gminna. I przynajmniej do tej pory, jeżeli siedziba była jakiegoś stowarzyszenia w danym miejscu, szkoły pomagały, bo jest to oferta, nie ukrywam. Oferta harcerzy w szkole, na przykład 104, promuje tą szkołę, prawda? Czyli szkoła jest bardziej jakby przyjazna dla środowiska. Czyli my pomagamy de facto również, żeby oferta tej szkoły była pełniejsza, pomagając na przykład harcerzom. Mówimy o tych harcerzach, którzy wysypywali śmieci, tak? Nie. To inne. To dlatego, że są różne szczepy, przepraszam. Ale już znaczy nie mówimy, ale już nie mówimy o harcerzach Unia. Tak, tak, szczep Unia. Też ZKP, ale to jest szczep, który działa tutaj. Ale już tam nie ma tam. Nie są nowi. Już parę lat nie różni. To. Ale nie, bo te śmieci. Ale nie, te śmieci na kamienicy. Widzicie na Kaczyńcowej, to jest sprawa z 25. To teraz tak, szanowni państwo, w tym też przepraszam, pani Nadurz. Panie przewodniczący, patrzę, że wszystkie szkoły oczywiście otrzymały jednakową kwotę z połączenia szkoły 104. Natomiast mam taką uwagę, mając rozeznanie odnośnie pracy sportowej w poszczególnych szkołach, no, chciałabym podkreślić udział szkoły podstawowej w imprezach ogólnopolskich zakwalifikowanych się do mistrzostw Polski w koszykówce, udział w imprezach międzynarodowych tej szkoły, jak i udział szkoły podstawowej 101, rozmawiałam z trenerem piłki ręcznej, też będą uczestniczyli, zakwalifikowali się do mistrzostw Polski i imprezy międzynarodowe ich czekają. Są to wyjazdy dotyczące dużej, znacznej ilości uczestników oraz kilkudniowe. I moja propozycja jest taka i prośba, żeby może tym szkołom, w szkole 101 i setce, no chociaż te 500 zł dołożyć. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, to co zwróciłam uwagę, mamy jeszcze gimnazjum 50, które nie zostało uwzględnione, a jest w naszym rejonie, w dzielnicy 16. Proszę, pani ma nieaktualne wiadomości. No tak, bo ja byłam przy rządzie tej pierwszej. Ale ma pani nieaktualne wiadomości? Tak. Bo wczoraj była sesja Rady Miasta, a to nie, no to już... To gimnazjum będzie zlikwidowane. Aha, no to już w tym momencie... No, ale nie widziałam. To myślałem, że pani wie, bo o tym mówimy już od jakiegoś czasu. Nie, ale nie wiedziałam, że gimnazjum... Gimnazjum 50 będzie przekształcone w gimnazjum palotyńskie. To była taka propozycja, proszę pani, też, ja byłam, nie była. No to ja nie pamiętam. Ja nie wiem, ja też nie pamiętam, ale przypuszczam, że skoro nie wie o tym, że głosowałem. Ja teraz powiem, ja może odpowiem tutaj na to, co pani powiedziała. Ja znam przynajmniej większość, że tak powiem, osiągnięć tych szkół, dlatego że nie ukrywam, że akurat w 101 to mój syn krzyczy tą piłkę ręczną i tam gra i wiem, że mają turnieje. W setce, właśnie impuls setki był powodem do tego, żebyśmy tym tematem się zajęli, dlatego że pan dyrektor do mnie
czy prosił o telefon, ja dzwoniłem do niego i rozmawialiśmy, dlatego że oni zakwalifikowali się do mistrzostw Polski i to był impuls do tego, żeby pomóc szkołom. Ale tak jak powiedziałem, impuls był do tego, żeby tym szkołom pomóc w taki sposób, że gdybyśmy, oczywiście jest to jakaś propozycja, żeby wyróżnić te szkoły, które pracują ciężej, prawda, albo większe mają sukcesy, bo równo to nie znaczy sprawiedliwie. Aczkolwiek ja na zarządzie mówiłem, że chciałbym, żeby te szkoły nie czuły się pokrzywdzone, bo wiadomo, że nie wszyscy mają takich operatywnych, że tak powiem, łocistów, czy ludzi, którzy zajmują się tym sportem, a dzieci będą chodziły te same. To znaczy te dzieci dostaną, że tak powiem, możliwość albo korzystania z tego sprzętu, który kupią za te pieniądze, albo możliwość opłaty autokaru na jakieś wycieczki, co dana szkoła ma w danym temacie, bo sportowe osiągnięcia to jedno, ale są jeszcze kulturalne rzeczy, gdzie na przykład 82 szkoła robi kulturalne rzeczy i oni na te rzeczy też chcą, prawda? I dając możliwość, żeby powstawały nowe inicjatywy, niekoniecznie sportowe, kulturalne, może jakieś inne, to będą mieli jakiś tam dobry grosz od nas, żeby mogli sobie zabezpieczyć nagrody na przykład na te konkursy, które są. I dlatego ja nie chciałem, żeby tutaj w jakiś sposób różnicy, bo będzie taka trochę niedobra rzecz, żebym ja to oceniał wszystko. A ja nie ukrywam za małe pieniądze, żeby tutaj aż tak bardzo walczyć. Gdyby to była różnica po 10 tysięcy czy 20, to wtedy moglibyśmy się zastanowić, ale wtedy analiza nasza powinna być bardziej wnikliwa, prawda? Bardziej szczegółowa. A my teraz nie podejmujemy się szeregowania tych szkół ze względu na to osiągnięcia, bo tak jak powiedziałem, wniosek wczoraj, dzisiaj głosujemy. Mam świadomość niedoskonałości konsultacji, jakie były w tym temacie. I dlatego uważam, że zasadne by było wyróżnianie szkół, które mają osiągnięcia, tylko może nie dzisiaj i nie na takie pieniądze, bo to szczerze, to może ktoś by uznał nawet za, no wrażam, to się wysili. O, tak by powiedział. Tak? Chciałbym, żeby jeżeli taki wniosek będzie podtrzymany, że będziemy chcieli jednak wyróżniać szkoły, które jakby robią coś więcej niż pozostałe, mają lepsze osiągnięcia, to może wtedy, może bardziej znacząco byśmy je wsparli. Aczkolwiek ja jestem zawsze przeciwny czemu? No temu, że my nie jesteśmy instytucją, która będzie sport w jakimś tam bardziej profesjonalnym wydaniu finansować, bo nie taka jest nasza rola. My możemy symbolicznie pewne rzeczy zmienić. Także ja tutaj z całym szacunkiem, no raz, że nie chciałbym dzielić tych szkół, aczkolwiek tak jak powiedziałem, temat jest do rozważenia na przyszły rok ewentualnie, jeżeli Państwo uznają to, że to jest warte poświęcenia naszej uwagi i zrobienia tej specjalnej puli środków. Ja mam tutaj wniosek Pana Tomasza Grzyba, który tutaj rozszerza wniosek numer 12A o 500 zł, czyli do kwoty 2,5 tysiąca przy 104 i teraz go poddam pod głosowanie. Ale te 500 zł na co ma być? Na panel, żebyśmy się reklamowali jako Rada Dzielnicy, a nie tylko jako... Po co wydawać pieniądze publiczne na to, żebyśmy reklamować? Znaczy, co mamy reklamować? Sprzedajemy coś, czy... Właśnie tutaj Pani Przewodnicząca zastanawia się... Ja właśnie, już mogę powiedzieć. Ja teraz powiem. To nie tyle reklamować, co informować. Cel, o którym przed chwilą Pan Tomasz Grzyb mówił, jest dokładnie taki sam jak kurier wieńczycki. Dokładnie taki sam spotkania wieńczyckie. Czyli w tym momencie informowanie o tym, że Rada Dzielnicy istnieje, jest o tyle potrzebne, żeby ludzie wiedzieli, że my chcemy rozwiązywać problem mieszkańców. Coś. Nie chcę polemizować. Jeszcze pan Tomek nie chciał. Chodzi mi tylko o to, proszę Państwa, zawsze chodzi tutaj o to, że dajemy publiczne pieniądze, prawda? Czyli tutaj my jako radni powinniśmy się jednak zastanowić, czy rzeczywiście ktoś nie wie, że my tam będziemy, prawda? Czy te 500 zł nie lepiej byłoby wydać, nie wiem, na dofinansowanie choćby jedzenia dzieciom w szkole, czy na co? Ja wiem, że to nie jest duża kwota. Wiem, że to nie jest duża kwota, ale czy rzeczywiście musimy się, czy musimy, to muszą szczar jeść. Więc my, no,
poseł Niesiołowski mówi, że bo to jest zdrowe, to, no, ale dobra, nieważne, nie są nieważne. Proszę Państwa, chodzi o publiczne pieniądze, to jest o to chodzi, prawda? Czy warto wydawać publiczne pieniądze na to, żebyśmy się, jak wszyscy wiedzą, jak pracujemy, dlatego to, co Pan Przewodniczący zaczął mi, po czynach, prawda? Widzą, że zrobiliśmy, powiedzmy tam, na Andersa, na Kocmierzowskiej, chodniki, ścieżki. Tak, ale wiedzą, że to napiszmy na każdym odniku, że robi to na ładna. Ale przepraszam, ale co znaczy napiszmy? Gdzie mamy napisać? No więc właśnie, no to piszemy, już tu piszemy. A jedno pytanie, wie Pan, że żeby to wydać, żeby gazetę Kurier Wieczyński wydać, też musimy wydać oczywiście. Ale to jest potrzeba? Jest. Teraz Pan prowadzi. Nieraz nie użyłem słowa reklamować, tylko informować i identyfikować. To bardzo istotne przy wydawaniu publicznych pieniędzy, żeby ludzie wiedzieli, kto te pieniądze wydaje. Nie wiem, czy zwrócił Pan uwagę, że każda inwestycja unijna też ma tabliczkę, na której jest napisane, że realizacja jest dzięki środków Unii Europejskiej. Myślę, że jest to istotne, żeby informować, kto organizuje taką i taką imprezę czy wydarzenie. Choćby ze względu na to, że padły głosy, nie wiem, czy Państwo słyszeli, a zresztą o tym budżecie partycypacyjnym, o którym powiem w oświadczeniach, w moich wnioskach, że po prostu radnych dzielnicy za dużo, niepotrzebne pieniądze wydajemy. Nie jest to zakłada rzeczywiście. Głosujemy poprawkę. Szanowni Państwo, poprawka zwiększająca kwotę 2000 do 2500. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Czy dwóch sprzeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie ma. Pan Pawliński nie bierze udziału. Teraz poddaję pod głosowanie całą naszą uchwałę. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały wraz z poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zadań priorytetowych na rok 2013.